Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem autorką bloga Inspiracje dla Szkoły, właścicielką marki Fit Edukacja i współautorką podręcznika Wychowanie do Osobistego Rozwoju. A Ty jesteś w miejscu, które jest przeznaczone dla rozwoju przedsiębiorczych nauczycieli i przedsiębiorczych rodziców i oglądasz wywiad z osobą, którą mam zaszczyt dzisiaj tutaj gościć, z Samantą Dryją-Zabielską, autorką bloga Edukacja z Pasją, polonistką z pasją. To będzie ten wywiad, który był tak zapowiadany. W którym będą padały niewygodne pytania i prawdziwe odpowiedzi. Autorka bloga Edukacja z Pasją, nie sposób nie zapytać o to, czym pasja jest. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że słowo pasja jest nadużywane dzisiaj. Wszystko się robi z pasją, lepi się pierogi z pasją i tak dalej. Co też oczywiście może być prawdą. Tym niemniej faktycznie to słowo jest za często i czasami nieadekwatnie jest używane do zjawiska. I chciałam się Ciebie zapytać, czym dla Ciebie pasja jest? Tak w ogóle to dzień dobry, cześć, bo umknęło mi gdzieś to przywitanie. I jeśli chodzi o pasję, to moje rozumienie pasji bliskie jest chyba rozumieniu Kena Robinsona, jak on rozumie pojęcie żywioł, czyli jest to robienie czegoś, co nam sprawia przyjemność, w czym jesteśmy dobrzy. Jest to coś więcej niż samolubienie, tylko raczej czynność, którą wykonujemy, robimy z takim pełnym zamiłowaniem, z takim poświęceniem pewnym. Tak rozumiem pasję. Że tracimy poczucie czasu na przykład, też, prawda? Też. Takie flow trochę. Dokładnie tak. Tak, tak. W przypadku Samanty to się przekłada jeden do jeden, bo jak zasiada do tworzenia bloga, to faktycznie traci poczucie czasu i do tworzenia nowych narzędzi, o których też będzie opowiadać, i nowych projektów, to faktycznie się zastanawiam, kiedy ona to robi, bo gdzieś chyba na granicach po prostu codzienności. Miałam okazję Cię przyjemność poznać tak osobiście jesienią ubiegłego roku i powiem Ci, że od tamtej pory cały czas towarzyszy mi takie, jak sobie myślę o Tobie, to po prostu wyświetla mi się w głowie słowo uważność, naprawdę. Ja wiem, że ono jest modne dzisiaj, tak? Te modne słowa niekoniecznie może się kojarzą dobrze czy z wartością, natomiast to jak najbardziej tak. Chciałam się Ciebie zapytać o to, czym dla Ciebie ta uważność jest? Taka uważność właśnie w byciu, w słuchaniu, bo to u Ciebie naprawdę się tak przejawia. Tym bardziej, że właśnie Samanta, dlatego pytam ją o to, ponieważ założyła grupę na Facebooku nawet, która właśnie mówi o uważności i też sporo na ten temat piszesz. Tak. W tym roku moim takim hasłem na rok 2018 jest właśnie uważność. Ćwiczę uważność, tak? Dokładnie tak. A z tego względu, że po pierwsze uważność jest dla mnie czymś bardzo istotnym w życiu w ogóle, ponieważ jeśli nie jesteśmy uważni, to wszystko, co nas otacza i to, co dzieje się w nas, nam umyka. I jednocześnie nie koncentrujemy się na tym, co jest dla nas ważne, bo po prostu nie mamy czasu się wsłuchać w ogóle w to. Czy to właśnie, co Ty powiedziałaś, że nie słuchamy, też w ogóle nie widzimy pewnej rzeczy. I wydaje mi się, że dzisiaj jest szczególnie ważna uważność, ponieważ żyjemy w takim świecie, gdzie wszystko szybko się bardzo robi, bardzo liczy się na sam efekt. Ta droga wtedy nie jest ważna, gdzieś jest pomijana. Cel tylko, tak, prawda? Dokładnie tak. To, co będzie na końcu. Natomiast to, co się dzieje gdzieś po drodze, w ogóle nam umyka. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. I też w samym procesie edukacji, jako nauczyciel, musimy być uważni na to, co mówią nasi uczniowie. Musimy umieć się wsłuchać w ich potrzeby, to, co się kryje za słowami, które uczniowie wypowiadają, no ale też uważni podczas czytania prac uczniowskich. Tak. To nie chodzi nawet o popełnienie błędu, ale żeby zobaczyć. Poświęcić czas na to. Tak, zobaczyć coś, czego inni na przykład nie widzą. Po prostu. Super, bardzo fajnie, że zwracasz na to uwagę, bo powiem Ci, że ja mam takie właśnie wrażenie, że tej uważności w ogóle dzieciom i młodzieży dzisiaj brakuje. Tak. I często oni przychodzą do nas, nauczycieli, do szkoły po to, aby troszkę tej uwagi zdobyć, ponieważ my w pracy jesteśmy w pracy, nie jesteśmy rozproszeni na nic innego i jesteśmy w stanie tą większą uważność dzieciom poświęcić. Natomiast często jest tak, że w domu, w ferworze różnych prac, rodzice po prostu zwyczajnie tego czasu nie są w stanie tyle wygospodarować. Dlatego ta uważność faktycznie w szkole jest ważna. A co według Ciebie znaczy być skutecznym nauczycielem? Okej. Skuteczny nauczyciel to przede wszystkim kompetentny.
Więc na zdrowie. W związku z tym po pierwsze musi mieć wiedzę merytoryczną, ale nie tylko dotyczącą swojej dziedziny, ale także takich narzędzi, które może wykorzystać. Czy to do diagnozy uczniów, ale nie mam tutaj na myśli jakichś takich diagnoz psychologicznych, tylko związanych też z naszą dziedziną. Czy to wiedza na temat narzędzi, które teraz znowu padnie modne słowo, coachingowych, tak? Które będą wspierać rozwój ucznia. To jest po pierwsze wiedza, po drugie umiejętności, czyli wykorzystanie tej wiedzy tak w praktyce. No i trzecia bardzo ważna rzecz to jest postawa. Czyli skuteczny nauczyciel to jest taki nauczyciel, który też chce się rozwijać, a dzięki temu, że on się sam rozwija, to pociąga za sobą uczniów. Jest mistrzem, tak, a to jest jeden z elementów, bo skuteczny nauczyciel to oprócz tego, że ma wiedzę, ma umiejętności i ma odpowiednią postawę, to przede wszystkim wie też, po co przychodzi, wie, jakie ma cele na daną lekcję, na dany cykl lekcji, na cały dział, czy w ogóle na cały rok. Wie, co chce z uczniami osiągnąć, patrzy właśnie na cały proces, na drogę, w którym miejscu są uczniowie w danym czasie, w danym miejscu i wie, jaki będzie kolejny krok. Więc dzięki temu, że po prostu ma cele, wie, jakie chce osiągnąć efekty i wie, w którym momencie jest, może dalej projektować zajęcia, uwzględniając też możliwości, wiedzę uczniów i ich umiejętności, tak, i to, czego oni potrzebują. Więc skuteczny nauczyciel to właśnie taki, który potrafi to wszystko wykorzystać, żeby jego uczniowie mogli się rozwijać i iść dalej po prostu. Jak tak Ciebie słuchałam, to sobie myślę, że przy tym całym procesie nie można sobie pozwolić na bycie nieuważnym, bo no w tym nie. momencie jesteśmy nieskuteczni. Tak, dokładnie. I może nam umknąć coś po drodze ważnego. Mówiłaś o takim dzieleniu na cele i na takie etapy, na lekcje, na tygodnie, miesiące. A co na przykład z taką misją życiową? Uważasz, że to jest coś przesadzonego, że nauczyciel ma misję, powołanie? Coś takiego zarezerwowanego dla epoki romantyzmu i przeżytek na dzisiejszy dzień? Tak nawiążemy troszeczkę do pewnego konkursu. Znaczy pewnie ja bym nie była nauczycielem, gdybym nie czuła, że mam taką misję i takie powołanie. Zawsze też mi się wydawało, że zawód nauczyciela obok zawodu lekarza i księdza jest to zawód z misją i z powołaniem po prostu. Te misje i powołanie można odkryć bardzo późno albo bardzo wcześnie. To też zależy od naszych doświadczeń po prostu. Niektórzy to odkrywają dopiero, nie wiem, w wieku powiedzmy 20 paru lat, tak? Albo jak kończą studia kolejne i kolejne, ciągle nie mogą znaleźć swojego miejsca i w końcu, powiedzmy, nie wiem, po 30 odnajdują swoje powołanie. Ale wydaje mi się, że tak, do tego zawodu po prostu potrzeba. Potrzeba powołania i poczucia takiej misji. Żeby faktycznie móc być skutecznym nauczycielem, czy takim, czy przebrnąć na przykład przez trudne momenty. Tak, to przede wszystkim. Sama jesteś osobą, dla której rozwój osobisty jest bardzo ważny. Wiem, że jesteś w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Edukacji. Tak. I tam też będziesz tworzyła różne wspaniałe rzeczy, o których też opowiesz. I wiem, że tam też dużo mówicie na temat tutoringu, tak? Czy według Ciebie takie rozwiązanie w szkole państwowej ma rację bytu? Ma rację bytu, tylko do tego potrzeba jak praktycznie ludzi. Do tego podejść? Byłam w dwóch szkołach, gdzie jest to praktykowane i jest praktykowane sukcesem. Tylko żeby tutoring faktycznie spełniał swoją rolę, potrzeba zespołu nauczycieli, którzy wierzą i mają czas na to, by poświęcić więcej siebie tak uczniom. Ponieważ po pierwsze to wymaga przygotowania odpowiedniego. A wyjaśnijmy może tak krótko, czym jest tutoring? Bo być może są osoby, które niekoniecznie wiedzą. Tak, to można od tego tak, zacząć. Tutoring są to regularne spotkania nauczyciela z uczniem. Jeden na jeden w określonym dniu tygodnia. Mogą to być czasami też nawet różne dni tygodnia, ale chodzi o to, żeby mniej więcej odcinek czasu był taki sam. I są to regularne spotkania, mogą trwać godzinę 45 minut, podczas których uczniowie mogą opowiadać o swoich trudnościach, o tym, co chcą rozwijać. To może być na przykład tutoring związany z jednym przedmiotem, albo z zainteresowaniami uczniów. Ja widziałam takie realizacje, właśnie mówię, w dwóch różnych szkołach. W jednej na przykład uczniowie sobie sami na koniec poprzedniego roku wybierali z dostępnych nauczycieli, kto mógłby być ich mentorem, tutorem. I od nowego roku szkolnego zaczynały się spotkania, tak?
Więc samo to, że uczeń może sobie wybrać osobę, która będzie mu towarzyszyć przez cały rok na regularnych spotkaniach. Jaką metodę dydaktyczną cenisz najbardziej i dlaczego? Okej, to jest trudne pytanie, dlatego że chyba nie ma takiej jednej najlepszej, uniwersalnej, którą można wszędzie stosować, ale to, co ja bardzo lubię na swoich lekcjach wykorzystywać, to jest to metoda problemowa, albo wszelkie różne aktywności, które opierają się na pracy uczniów. Czyli uczniowie dostają jakiś problem do rozwiązania i po prostu przez kilkanaście minut albo przez całą lekcję próbują sami dojść do rozwiązania. To się wiąże z tym, że ja więcej pracuję w domu, w związku z czym na lekcji mogę sobie monitorować, po prostu obserwuję, w jaki sposób uczniowie pracują i jeśli pojawiają się błędy, to mogę od razu jakoś je naprawić. Ale uczył takiej samodzielności bardziej, prawda? Tak, tak. No i uważności też. Tak, w ten sposób, bo wszystko zależy od uczniów. Tak, tak. No i taka odwrócona lekcja, prawda? Tak, w ten sposób, tak. A czy jest coś, co Ciebie denerwuje w zawodzie nauczyciela? Inni nauczyciele czasem? Znamy to? chyba w samej profesji, jako profesji nie, natomiast wydaje mi się, że środowisko może być denerwujące, ale nie mówię, że jest, że zawsze musi tak być, ale może być. Myślę, że każdy się z tym zjawiskiem spotkał i każdy to rozumie. A co Ciebie najbardziej motywuje do działania? Wiemy już, że szukasz inspiracji wszędzie, ale co z motywacją? Jak ją odbudowujesz, bo wiemy, że to jest coś, co się kończy i coś, co trzeba regenerować. Tak, więc to zależy, jaką motywację pytasz, bo moje motywacje w różnych dziedzinach trochę inaczej wygląda. W przypadku... Nauczycielskiej. Tak, dobra. Co w przypadku nauczycielskiej mam tak, że bardzo mocno we mnie jest cel. To znaczy, ja wiem, po co to robię, dlaczego jestem w tym miejscu. Nie muszę sobie tego przypominać, nie muszę... No właśnie, nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie. Ja nie muszę się motywować do pracy, po prostu. Czasem, kiedy mam gorszy dzień, to po prostu staram się odpocząć, zregenerować, żeby kolejnego dnia po prostu wstać już pełna energii, działania. Bardziej chyba w taki sposób. Ja myślę, że to charakteryzuje takich ludzi z pasją i z misją. Właśnie, że to jest po prostu, że to jest po prostu, wiesz, we krwi, prawda? I takie poczucie obowiązku, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. A kto nie powinien zostać nauczycielem? To też jest trudne pytanie i chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo moim zdaniem, no to jest tylko moje zdanie, nauczycielem nie powinien zostać ten, komu się wydaje, że bycie nauczycielem to posiadanie władzy. Czyli kiedy jestem nauczycielem, to klasa jest moja, to jestem panem i władcą. To osoba, która ma taką postawę, z takim przekonaniem wchodzi do klasy, to... Jest przegrana. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, myślę, że nauczycielem nie powinna być ta osoba, która nie ma w sobie potrzeby rozwijania się. Bo zawód nauczyciela wiąże się z ciągłym rozwojem. I to nie chodzi tylko o uczestniczenie w kolejnych warsztatach, które, nie wiem, wyposażone są nowe kolejne... Podręczniki. Tak, nie podręczniki, ale narzędzia czy metody, tak? Tu chodzi raczej o coś innego. Trzeba też odświeżać, czy właśnie aktualizować swoją wiedzę dziedzinową. I w ogóle interesować się też innymi rzeczami poza swoją dziedziną, po prostu być ciekawym świata. Tak, bo skoro my uczymy uczniów tego, że dobrze by było, gdyby się interesowali chociaż w jakimś minimalnym stopniu każdym przedmiotem, który mają w szkole, prawda? Chociaż nie mówimy tutaj o uśrednianiu, nie? To tego samego powinniśmy wymagać od siebie. Dokładnie, prawda? Tak, dokładnie, no. Tak. Mi kiedyś uczeń zadał takie pytanie, czy potrafiłaby Pani poprowadzić lekcje z fizyki? Oczywiście, że nie. To dlaczego od nas nauczyciele wymagają, że mamy umieć wszystko? To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre. I w zasadzie retoryczne. No. A jak sobie radzić z negatywizmem, który często niestety gości w pokoju nauczycielskim? Jest kilka wyjść. Wyjść. Tak. To właśnie tak. Pierwsze z nich to właśnie wyjście, czyli przebywanie jak najmniej w pokoju nauczycielskim, jeśli nie musimy. Po prostu. Można udawać, że się nie słyszy tego.
można próbować z tym walczyć i chyba to jest najtrudniejsze. Zwłaszcza kiedy mamy przekonanie takie mocne, że to, co nam się wydaje, że będzie dobre i nie chcemy wprowadzać w pokoju nauczycielskim i w ogóle w szkole takiej negatywnej atmosfery, jeżeli jesteśmy jednostkami, to jest to bardzo trudne do zwalczenia. Więc ja polecam spróbować po prostu, albo obracać to w żart, co nauczyciele mówią, albo jeśli coś nam bardzo się nie podoba i wiemy, że jeśli odpowiemy, to możemy wywołać niepotrzebną dyskusję, tak, to może lepiej się wtedy wycofać, ale to bardzo dużo zależy od środowiska po prostu i czego też dotyczą te negatywizmy po prostu, bo może być też tak, że... Że się nie da, że u nas to nie wyjdzie, tam okej, bo tam jest szkoła prywatna, ale u nas po prostu się tego nie da zrobić. Okej, to można wtedy stać się liderem i po prostu poprosić, żebyśmy spróbowali i wtedy orzeknij, czy się da, czy nie da. Wydaje mi się, że najlepiej jest spróbować. Zgadza się. Czy możemy przejść do takich pytań króciutkich, które nazwałam takim ping-pongiem? Jasne. A później przejdziemy do najciekawszej części wywiadu, czyli pytań od naszych czytelników i częściowo tych ode mnie, które się pojawiły na filmiku. Dobrze, więc zacznijmy. Dzień zaczynam od... To zależy, od której wstaję. Jeśli wstaję o 5, to trzy kanki wody z cytryną, a jeśli wstaję o 6, to przywitania się z mężem i z kotem. Pięknie. Nie wyobrażam sobie mojej pracy bez... uczniów. No tak, tak. Oni są mi tylko potrzebni. Dokładnie. Kiedy sprawdzam uczniowskie zeszyty, to... Jestem podekscytowana i czasami też zniecierpliwiona tym, że chciałabym już wszystkie przeczytać i znać wszystkie historie. To tak. Gdy brakuje mi pomysłów na ciekawą lekcję, to? Rozglądam się wokół siebie albo z kimś rozmawiam. Albo suszę włosy, bo wtedy też mi przychodzą dobre pomysły. Jak mam... Suszysz włosy? Tak, to jest taki moment, ostatnio zauważyłam, to jest sekwencja już kilkunastu dni, kiedy pochylam się z suszarką, to nagle wpadają do głowy jakieś pomysły. Wow! Muszę przerywać, tak, bo to jest taki moment, kiedy nic innego nie mogę robić, tak? Aha. Więc wtedy automatycznie wyciszam się i myśli same napływają, więc... Niesamowite, muszę być uważna chyba w tym momencie. Mi zazwyczaj wtedy oliwka biega pod nogami. No. Musisz uważać. Wychowawca to? Nie jedno ma imię, powiem tak. Jest to człowiek, który, i znów się powtórzę, jest uważny na swoich uczniów, na ich potrzeby, potrafi ich słuchać, ale też jest przewodnikiem po prostu. Gdybym mogła zmienić zawód? To byłabym fotografującą poetką. Tak. Super. Tak, pracuję nad takim pewnym artystycznym małym projekcikiem, więc może kiedyś coś się pojawi. Fajnie, to czekamy. Cel czy droga? Droga. O tym też ciągle mówimy. Tak jest. Inspiracja czy desperacja? Inspiracja, oczywiście. Same po prostu pozytywne osoby. Lektura szkolna, która zmienia życie uczniów, to? Dla każdego ucznia jest inna. Tak mi się wydaje. A taka, która, wiesz, po prostu wiesz, że z tą lekturą idziesz i wiesz, że większość za nią pójdzie. Bo są takie, które wiesz po prostu, że o, nie? To zależy. Sama nie idziesz za tym. Tak, ale to właśnie zależy chyba od tego, jak nauczyciel przeprowadza. Bo lektura, która może nam się wydawać mało ciekawa, może być tą, która zmieni na przykład życie ucznia. I nie chodzi o to, że nagle my odkryjemy coś niezwykłego, tylko może samo to, że zetnie się z czymś, co jest dla niego trudne po prostu. I nawet wydaje mi się, że sam proces czytania może mu uświadomić życie jest trudne. Kilka takich ważnych rzeczy, więc nie mam tutaj jednej odpowiedzi, jeśli chodzi o lekturę, bo to jest bardzo osobiste. Okej. Moja ulubiona książka? Mam chyba zbyt wiele, żeby mówić o każdej. Nie mam jednej. Czy Ken Robinson znowu padnie? Oczywiście, że tak, ale mam też kilka innych, do których wracam. I jedną taką, której się totalnie rozpłakałam, był Życie i myśli Tristana Shelley. Więc to jest książka, do której lubię wracać. To jest właśnie ta książka, o której profesor May mówił, a on trochę mówi w przypadku lalki, że przyzwoitemu człowiekowi wypada raz w roku przeczytać taką książkę, to właśnie dla mnie jest Stern, Życie i myśli Tristana Shelley.
Super. Najbliższy cel zawodowy. Cel czy cele? Cele, raczej cele. Kochana, dziękuję Ci bardzo za to, że mogłam Ciebie spotkać w swoim życiu. Może to zabrzmi tak górnolotnie, ale naprawdę się z tego cieszę, bo uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którzy mają taką energię i którzy wiedzą, co chcą i którzy mają taki zapał do edukacji. To jest po prostu bezcenne. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Ja również dziękuję i za te miłe słowa. Myślę, że będzie cenna dla wszystkich naszych słuchaczy, czytelników, naszych obu blogów, dla moich uczniów, którzy chcą być związani z edukacją, co mnie bardzo cieszy. Myślę, że też studenci może trafią tutaj na tę rozmowę, bo dotyka ważnych kierunków. Tylko dotyka, bo był określony czas. Każdy, kto będzie chciał, to sobie to wszystko zgłębi, ale przynajmniej są takie haki, o które można po prostu, rozwinąć, o które można się zahaczyć i tą swoją ścieżkę rozwoju kreować. Życzę Ci tego, aby ta pasja nigdy nie umierała, aby te iskierki w oczach, gdy mówisz o szkole i o uczniach, zawsze płonęły i aby uczniowie, których spotkasz na swojej drodze, aby oddawali Ci taką samą energią. Może niekoniecznie w tym samym momencie, bo to się rzadko kiedy zdarza, ale po czasie, kiedy sobie przypomną, że była w ich życiu taka polonistka, która tak wiele wniosła w ich życie. Nie, bardzo Ci dziękuję, naprawdę. I też bardzo się cieszę, że mogłam Cię spotkać i w internecie, i na żywo. No to jest dla mnie niezwykle cenne doświadczenie, no i też jesteś w moich mistrzyniach. Więc ja już nie mów tak. To już też do czegoś zobowiązuje, więc bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia.